Cześć, tu maszyński serwis Katowice. Razem z nowymi radyjkami 7901 z GMSA przyszły nowe 7929. Różnią się tym, że tutaj mamy cało szklany panel bez żadnych dodatkowych fizycznych guziczków. Także, jak takie radyjko zamontujemy sobie w ramkę dedykowaną w samochodzie, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Przyciski mamy tutaj z boku. Oczywiście to są dotykowe przyciski. Możliwość zmiany koloru podświetlenia, jak właśnie widać, on sobie, on sobie w tej chwili sam zmienia ten kolor podświetlenia. Można sobie to wolne podświetlenie tutaj ustawić. To zaraz demonstruję. Możemy wejść w ustawienia o, i możemy sobie takimi suwakami ustawić. A przepraszam, mam. musimy wyłączyć sobie automatyczną zmianę. I tu możemy sobie zrobić niebieskie, zielone. Czerwone. No dowolny kolor możemy sobie tutaj jako RGB ustawić, prawda? Stacja ma ten sam panel, czyli HD o bardzo dobrej jasności, taki sam procesor dźwięku, jak 7901, sterowanie z kierownicy, YouTube, można to oczywiście Janosika uruchomić. Wszystkie aplikacje, te, które są dostępne ze sklepu Google, także będą tu chodzić. Oczywiście te aplikacje, które będą dostępie, dostępne w trybie poziomem. Także zachęcam do zakupu. Bardzo fajna stacja, tak samo sterowanie głosowe z Google. A. Wszystko tutaj działa, mapy bardzo szybka. W cenie na chwilę obecną 1399. Polecam serdecznie mersiński serwis. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Cześć.